Wielkie święto dziś u Gucia, a właściwie nawet dwa dni świąt, bo od wczoraj bawi w Warszawie izraelski prezydent. No można powiedzieć, że przyjechał rewizor z Pieterburga. Taka w każdym razie jest reakcja naszych umiłowanych przywódców, którzy w komplecie zjawili się na otwarciu uroczystym Muzeum Historii Żydów Polskich. To Muzeum Historii Żydów Polskich zostało zbudowane kosztem udziału polskich podatników, co najmniej 110 milionów złotych. No i różni magnaci też w ramach podlizywania się złożyli na pokrycie kosztów budowy i funkcjonowania. Najwięcej podobno dał sam Jan Kulczyk, 20 milionów sypnął. Widać, że się próbuje podlizać naszym przyszłym okupantom. Coś tam musi wiedzieć, bo w takim biznesie dużym, no to przecież zdobywanie informacji jest tak samo ważne jak zdobywanie pieniędzy, bo to przecież jedno z drugim się wiąże, a nawet można postawić znak równości. Proszę Państwa, nie tylko w komplecie przybyli wszyscy karnie, ale wszystkich przelicytował pan prezydent Komorowski. No, przechodził siebie samego. On jest historykiem z wykształcenia, no więc dopiero na tym tle możemy docenić sformułowanie, że nie można zrozumieć historii Polski bez historii Żydów. Jest to co prawda trawestacja powiedzenia Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w Warszawie, że nie można zrozumieć historii Polski bez Chrystusa, ale widać, że bez Żydów też nie można, w ogóle niczego nie można bez Żydów zrozumieć, to jasne. Ale to jeszcze nic, bo to tylko no, takie błażeństwa, to już nie pierwszy raz pan prezydent wygłasza. Natomiast no, zastanowiła mnie rewelacja podana przez pana prezydenta Komorowskiego w czasie tego przemówienia, że w 1944 roku Żydzi ratowali Polaków z rąk gestapo. No to już jest, to jest mocna rzecz, bo z tego wynika, że Żydzi musieli mieć znakomite kontakty w gestapo, skoro nawet mogli wyciągać biednych Polaków z krwiożerczych rąk tych złych nazistów. No, to rzeczywiście widać, że Muzeum Historii Żydów Polskich przedstawi nam zupełnie nową wersję historii polskiej, podaną oczywiście do wierzenia. No i dopiero się rozpocznie finansowanie tej placówki przez nasz mniej wartościowy naród tubylczy, bo już są przygotowane programy edukacji historycznej. Najpierw zacznie się od dzieci szkół podstawowych, od uczniów szkół podstawowych, oczywiście za biletami, trzeba będzie za to zapłacić. No a potem szkół ponadpodstawowych, to znaczy gimnazjów, liceów. A jak będzie za mało miłego grosza, no to się spędzi studentów, a jak jeszcze by się okazało za mało, no to wojsko i policja, plus urzędnicy państwowi, jasne, wiadomo, że będą musieli chodzić i będą tam chodzili w podskokach. Kilkanaście lat takiej pracy, no może 20, i nowe pokolenie będzie zupełnie inną wersję historii znało niż dotychczasową. No i to jest przygotowanie, proszę Państwa, takie instytucjonalno-duchowe do tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości, bo dzisiaj właśnie izraelski prezydent rozmawiać miał na temat roszczeń majątkowych. W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej jeszcze przed przyjazdem do Warszawy prezydent Izraela powiedział, że zna stanowisko polskie w tej sprawie, no ale też pamięta o obietnicach poczynionych i zawartych umowach. Proszę Państwa, to jest ważna informacja, bo dotychczas nie tylko nie znaliśmy stanowiska polskiego w tej sprawie,
polska opinia publiczna, ale nie słyszeliśmy nic o żadnych obietnicach, a tym bardziej o żadnych zawartych umowach. I myślę, że zwłaszcza przed wyborami samorządowymi powinniśmy zażądać wyjaśnień od naszych umiłowanych przywódców, bo oni teraz nam może powiedzą, ponieważ się do nas umizgują, przymilają się do nas po wyborach, to już będzie za późno, już nic nam nie powiedzą, jak już ten konkurs na posady umożliwiające dojenie Rzeczypospolitej zostanie rozstrzygnięty, to już nam nic nie powiedzą. Więc powinniśmy wykorzystać ten rok do tego, żeby przynajmniej wiedzieć, co nas czeka. Bo to, że czeka nas tutaj inwazja starszych i mądrzejszych, no to właśnie prezydent izraelski to powiedział, że musimy, że tak powiem, przygotować się, no nie na najgorsze od razu, ale na współżycie. No to pytanie, na jakim terytorium to współżycie się będzie odbywało, bo nie słychać, żeby Polacy szykowali się z jakąś masową emigracją do Izraela, to raczej będzie odwrotnie, a środowisko, które w razie zrealizowania tych żydowskich roszczeń majątkowych będzie dysponowało na terenie Polski majątkiem rzędu 60, może nawet 65 miliardów dolarów, no to będzie miało dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję społeczną i polityczną. To będzie nasza szlachta, więc mniej więcej to nas tutaj czeka i dobrze by było, żebyśmy przynajmniej wiedzieli, kiedy się to odbędzie i komu to zawdzięczamy. Kto, krótko mówiąc, co i komu obiecał i z kim co podpisał, żebyśmy mogli go zlinczować, bo rzeczywiście za coś takiego to należy się przynajmniej wybatorzenie, jeśli nie postawienie podściane albo przywiązanie do powroza. Proszę Państwa, my tutaj przeżywamy wielkie święto Ugucia, a tymczasem na Ukrainie 26 października odbyły się wybory do Rady Najwyższej. Według wstępnych, bo dopiero jutro Państwowa Komisja Wyborcza Ukraińska poda oficjalne wyniki, ale według tych wstępnych wyników wygrał Volkskrant premiera Arszenika Jaceniuka. O włos tylko wyprzedzając blok Piotra Poroszenki, a na trzecim miejscu takie ugrupowanie samopomoc. Mer Lwowa, zapomniałem w tej chwili nazwiska, Andrzej ma na imię, no mniejsza o to. 10%, prawie 10% zdobyła szajka zwolenników uciekniętego prezydenta Janukowycza, co pokazuje, że tam ruska agentura nie składa broni. No a na granicy tutaj wejścia do parlamentu, do Rady Najwyższej znalazł się blok Julii Tymoszenko i Partia Swoboda. Nie wiadomo zatem, no znaczy wszystko wskazuje na to, że gwiazda Julii Tymoszenko zaczyna blednąć, chociaż odgrażała się ona jeszcze całkiem niedawno, że jeżeli nie zostanie prezydentem, to urządzi taki majdan, jakiego się nikomu jeszcze nie śniło. No, gdyby rzeczywiście banderowcy zostali poza parlamentem, to nie jest wykluczone, że taki majdan się może w centrum Kijowa pojawić. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem warto zwrócić uwagę, że na informację podaną przez media, zresztą sympatyzujące z tymi z władzami ukraińskimi, że do Rady Najwyższej dostali się w większości aktywiści Majdanu i ci bojownicy, uczestnicy ochotniczych batalionów walczących na wschodzie kraju. Warto przypomnieć w związku z tym, że głównym sponsorem Majdanu był obecny prezydent Piotr Poroszenko, no a byli jacyś tacy pomniejsi też sponsorowie, ale nie o to chodzi, że byli, tylko chodzi o to, że Majdan był sponsorowany. To jeżeli rzeczywiście aktywiści Majdanu, którzy byli sponsorowani przez oligarchów, dostali się w tej chwili do Rady Najwyższej,
no to rozumiem, że nadal są sponsorowani i będą tam pilnowali interesów oligarchów, którzy ich sponsorują. To pokazuje, że zasada klientelizmu, która do tej pory na Ukrainie funkcjonowała, wcale nie stała się jakimś patologicznym marginesem, tylko nadal jest samą najgłówniejszą zasadą rządzenia. No i w tej sytuacji opowieści o tym, że te nowe władze przeprowadzą reformę, a przede wszystkim zlikwidują korupcję, no można spokojnie chyba włożyć między bajki. Oczywiście nie będzie się to już nazywało korupcja, tylko jakąś inną nazwę tam się wymyśli. W każdym razie będzie trzeba dużo zmienić, żeby wszystko zostało po staremu.